Mecz walki, mecz mocnej bardzo defensywy, wręcz powiedziałbym na granicach faulu. Cieszę się bardzo, że takie spotkanie żeśmy odbyli. Kosztowało nas na pewno dużo sił, ale w tym momencie zwycięstwo takie było nam bardzo potrzebne i bardzo się cieszę, że chłopcy wytrzymali to do końca, tę bójkę, tę walkę. Jestem bardzo zadowolony. Ja myślę, że tam można by znaleźć kilka sytuacji, które mogły przechylić ten wynik na naszą korzyść. Był taki moment, myślę, bardzo ważny, kiedy dwie trójki z rzędu trafił Jarek Mokros po dobrych zasłonach. Mieliśmy to przekazać, nie zrobiliśmy tego. No myślę, że te trzy zbiórki z rzędu w ataku w ostatniej minucie. Niecelne przerywone ostatnie. No, kilka było tych czynników, było naprawdę bardzo blisko. Jedna rzecz z tego, co zmieniłem, żeby na dobrze. I mogliśmy to my wyciężyć, ale wygrała Polonia, zasłużenie, była lepsza w tym punktu. Tak znaczy? To znaczy, ja myślę, że zawsze jest tak, że z bardzo przeciwnikiem gra się najlepsze mecze, jeżeli oczywiście dużo jest tego przygotowania. I my wcześniej faktycznie takich wspaniałych meczów, no wspaniałych, dobrych meczów, jak się nie graliśmy, natomiast drużyna jest przygotowana, żeby walczyć z najlepszymi. Dzisiaj to pokazała i dlatego taki dobry mecz wyszedł. Jutro wyjdziemy, żeby wygrać, wyjdziemy, żeby udowodnić, że nam się ta szpilka należy. A myśmy, że w awaryzowanej Polonii nie było łatwo. Jutro Stargard może nam postawić trudne warunki. Zresztą tego należy się spodziewać, bo oni też walczą o czwórkę, nie przyjechali tutaj się położyć. Ale my wyjdziemy, postaramy się zagrać przynajmniej tak dobrze jak dzisiaj, żeby ten... Thank you.
Jeszcze raz, witam, pierwsza.